To, co się stało wczoraj w Grudziądzu na nadzwyczajnej sesji, jest w zasadzie, nie jestem z tym zdziwiona, o tak powiem. Ponieważ pan prezydent podchodził kilka razy do tego, żeby, bo chciał od początku, żeby ta część szpitala została przekazana grudziądzkim inwestycjom medycznym. Nie udawało się dwukrotnie, zrobił nadzwyczajną sesję. No i tutaj stało się tak, że jednak jeden z radnych się przełamał i po prostu zagłosował tak, jak prezydent sobie tego życzył. Ja teraz mam apel do państwa dziennikarzy, no bo trzeba śledzić teraz karierę pana radnego i zobaczyć, co mu za to obiecano lub nie wiem, ponieważ jest to dosyć zagadkowa sytuacja. Dla Grudziądza źle, bo długi w Grudziądzu zostają. Zostają tylko w innej jednostce. Natomiast ta jednostka nadal podlega miastu Grudziądz. Znaczy to dla Grudziądza tyle jeszcze, że pan dyrektor szpitala będzie mógł zaciągać nowe kredyty. I niestety nikt za Grudziądzan, za władzę tych długów nie spłaci. I trzeba by było teraz zapytać państwa radnych, tych, którzy głosowali za propozycją pana prezydenta i pana prezydenta, trzeba by zapytać, co dalej. Jak oni sobie to dalej wyobrażają? Jak wyobrażają sobie rządzenie miastem, które tonie w długach, a ma zamiar chyba brać następne? Polityka różne rzeczy widziała i widzi, jeszcze będzie widziała, więc zachowania niektórych osób, polityków są, czasami nam się wydają niezrozumiałe. Ale potem, kiedy prześledzimy to, co się, ich życie późniejsze, po jakimś ekstremalnym zdarzeniu, wszystko nam się wydaje jasne. Tutaj tylko trzeba czekać i patrzeć na ręce panu radnemu. Tego naprawdę nie wiem. Jak pan wie, nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, jakie tam były rozmowy. Wiem, że pan wystąpił z PiS-u, bo to już publiczna jest informacja, po fakcie, a nie przedtem. Więc jest to dosyć zaskakujące.